Hej, hej, moi drodzy, witam was serdecznie. Niedzielę z tej strony, my jesteśmy, no właśnie, Vintage Story. Taki niby Minecraft, ale w sumie nie Minecraft, tylko wszystko w takich sześciankach. No trudno, powiem wam tak, nigdy nie byłem jakimś fanem Minecrafta, ale to podobno jest coś fajnego. Zresztą zobaczymy, czy mi się spodoba. Nie obiecuję, że to będzie z tego jakaś seria. A, moi drodzy, nie mam żadnego pojęcia o tej grze w ogóle, także nie denerwujcie się, że będę robił oczywiste bzdury. Bo to po prostu tak ma być, bo wymyśliłem sobie, że zobaczę, czy w ogóle można ruszyć z tą grą, jeżeli nie poczytało się nic ani na forach, ani na jakichś, nie wiem, najprostszych podręcznikach do tego, co tu trzeba, warto robić, w jakiej kolejności i tak dalej. A zobaczę, bo podobno w grze coś tam jest, jakiś taki niby mini wskazówki do tego, co trzeba robić, jak trzeba robić i tak dalej. Z tego co wiem, to tutaj, nie wiem, to jest też jakiś świat chyba po apokalipsie, tylko mniej więcej są jakieś temporarne, nieważne. Przechodzą z światów odległych jakieś stwory, potwory i w ogóle. Ja sobie postanowiłem na początku je w ogóle wywalić w mojej zabawie, żeby zobaczyć w ogóle, jak to się gra, ale potem stwierdziłem, to trochę nie bardzo. I tak naprawdę jedynie co zajrzałem to do modów i w modach, zobaczcie, bo właśnie ściągnąłem sobie to takie, żeby nie było tych jakichś tam różne możliwości, albo w ogóle nie ma potworów, a tutaj nie ma tylko niektórych potworów, ale wyłączyłem, nie będę używał tych modów, a zostawię sobie tylko ten, który doda jakieś skille do gry. Coś a la RPGa przynajmniej, takie dodatkowe, że nam się zwiększają jakieś umiejętności. Pomyślałem, że to może być fajne. Cokolwiek to jest, i będę grał w grę jednoosobową, moi drodzy, na eksploracji. Nie wiem, że, no, ale jak ktoś w ogóle zaczyna całkowicie, to na pewno tak można byśmy to jakoś nazwali. Niedzielnego. To ląd. Nie, co ja napisałem? Niedzielnego tortur ląd? Bo podejrzewam, że to będzie masakryczne w moim wykonaniu, ale dobra. My sobie dostosujemy to jeszcze, bo to można pozmieniać różne rzeczy. Więc na razie tutaj zostawiam to jak jest. Żadnego źródła nie daję, no, lecimy na maksa. Robię realistyczne, tu nie zmieniamy, tu nie krawędź świata. Gdy gracz dotknie do krawędzi świata, dobra, my zrobimy zablokowane, żeby nie spadało. Dystans równika, nie wiem o co chodzi, więc zostawiam taki jest klimat. I powiem wam, tu się też zastanawiałem, ale wybaczcie, zobaczcie. Ciepły jest taki, no my jesteśmy w umiarkowanym, więc ciepły jeszcze jest upalny. To był taki bardziej śródziemnomorski, ale wybierzmy sobie, bo to jest niby. Chodzi o to, że to jest. Realistyczny podział klimatu, czyli nie będzie czegoś takiego, że na przykład, nie wiem, z upalnego białym przechodzimy na zimowy i tak dalej. Czyli to tak jak na ziemi trochę wygląda, tak? Że są jakieś umiarkowane, właśnie nie wiem. Może zacząć od ciepłego, cholewcia wie. Aż mnie korci, powiem wam, żeby zrobić od 19 ciepły klimat, taki będzie może łatwiej, ale nie wiem, czy to, bo to ma, tutaj ta gra jest dosyć taka realistyczna, być może to ma nawet wpływ na to, co. Że tak powiem, co my dostaniemy, na przykład za roślinność, czy nie wiem, skały. Właśnie się zastanawiam, czy lepiej wziąć ten umiarkowany, bo to jest normalnie podział na wiosnę, lato, jesień, zimę, z tego co zrozumiałem. Temperatury też spadają, nawet długość dnia się zmienia w miarę jak się pory roku zmieniają. Zresztą widzicie, dni na miesiąc, ja wezmę 9 dni, zostawię, żeby to nie było za szybko, bo to tak wychodzi około 50 minut na jeden dzień, to akurat sam raz na odcinek by było. Topnienie, akumulacja śniegu jest aktywne, srogie zimy, no, wyłączę. No i temperatura odporności ciała. No myślę, że to przesada, że no tak na, zróbmy trochę, troszeczkę urealnijmy, że poniżej 15 to się po prostu robi nam zimno, tak? Ja myślę, że to jest całkiem sensowne ustawienie. Globalna temperatura to można normalne i dłutowanie mikrobloków. Nie mam zielonego pojęcia o co chodzi. Dłuta do zmiana większości pełnych bloków. Wyłączone przy przetrwaniu, włączone przy kreatywnym. Może tak weźmiemy pośrednio, bo nie wiem jeszcze co to robi, więc kara po śmierci. Ja bym sobie w ogóle nie dawał na razie.
zachować zawartość ekwipunku, żeby się nie przejmować za bardzo, jak zginiemy. Ja wiem, no ale to jest pierwsze podejście, nie będę nam świrował, w ogóle nie wiem, o co chodzi przecież. Losowy zasięg odrodzenia 50 bloków, no myślę, że to niedaleko. A jednocześnie chyba wystarczy, żeby jakiś, nie wiem, zwierzak był na tyle daleko, żeby znowu nas nie zażarł, jak jakiś nas napadnie albo jakiś potwór. No i czas pojawiania się potworów. Ja sobie zmienię na maksymalne 10, żeby w ogóle ogarnąć, o co chodzi. Także też spokojnie będzie bardzo, bardzo nudna dla większości pewnie podejście. Wrogość stworzeń, pasywne. No i tu się zastanawiam, bo jak pasywne sobie poczytacie, to stworzenie jak tylko wtedy zostanie sprowokowane, to mi trochę nie pasuje. Ja chyba zrobię agresywne, bo to mamy, czyli wilki, jakieś drifterzy, szarańcze zaatakują cię na twój widok, inne stworzenia atakują po sprowokowaniu. Myślę, że to jest też sensowne, nie? No bo druga opcja takie, że tylko jak je zaatakujesz, to do wilka mógł chodzić mu przed nosem i on będzie na nie patrzył, trochę to też by było lekko dziwne. Niby to jest survival w końcu, nie? Siła stworzeń, no tu możemy sobie zrobić taki mały handicap, ja sobie zrobię, żeby 50% miały. Punkty zdrowia to pewnie, no jesteśmy po środku, więc jest dobrze. Wskaźnik głodu, no i to mnie korci, żeby tak zrobić, ale wiecie co, nie, zróbmy sobie 100%. Najwyżej, tak padniemy i nie będę potrafił tego ogarnąć, najwyżej wtedy sobie zmniejszę. Szybkość ruchu nieco wolniej, nie no, zrobimy normalnie. Grawitacja bloków. Które z bloków powinny opadać, jeśli nie mają one wsparcia w postaci bloku znajdującego się poniżej? No i tu się zastanawiam, o co tu chodzi. Piasek, żwir, gleba z rozsypywaniem na boki. Piasek i żwir. Bo to chyba z Minecraftu jest, nie? Nie wiem, zostawię to jak jest, bo nie mam pojęcia, o co chodzi. Nie wiem, co z tą glebą, z zasypywaniem na boki. Nie mam... A, może to chodzi o to, że jak zostanie w powietrzu jakiś blok, to on nie może sobie tak wisieć, tylko po prostu spadnie, tak? I to się będzie tyczyło piasku i żwiru, no. Czyli tak jak niby w Minecrafcie, tak? Się tam kopało chyba, widziałem, to tak leciało, zlatywało na dół. To może tą glebę też z rozsypywaniem na boki. No w sumie też, dobra, to zrobimy tak, gleba z tym, prędkość wzrostu sadzonki, tutaj też nie wiem jak, teoretycznie 5 dni tym domyślnie jest, maksymalnie 96 dni, na to przesada by była, skoro miesiąc trwa 9 dni, czyli wzrost sadzonki by był cały miesiąc tak naprawdę, dobra, zostaje sobie te 5 dni, to jest pewnie i tak luz totalny, o, wytrwałość narzędzia, dobra, zrobimy 100%, żeby nie było za łatwo, w razie czego, tak jak mówię, jak mi się coś nie uda, to będę sobie ułatwiał, aż ogarnę wszystko. Szybkość, wszystko 100%. Promień wyszukiwania żyły. 8 bloków jest najlepszy. Dobra, zostawimy sobie, bo nie wiem, o co chodzi. Często pewnie... A, wyszukiwania żyły. Wykrywać złóż. A, czyli będzie mieli większy zasięg wśród 8 bloków. No dobra, to może zróbmy 4. No dobra, zrobię 8. Jak będę wiedział, o co chodzi, najwyżej zaczniemy wtedy od nowa i coś będzie łatwiej, nie? Bo to rozumiem, że pewnie w trakcie save'u już tego nie zmienimy. Pojawienia się miedzi niepospolity, rzadki. A, czyli jesteśmy tak na nie... No dobra, zostawmy, że niepospolity. Cyny rzadkie, dobra, globalna częstość złóż. Nie, no trochę przesadzone. Ja myślę, że 120 to tak wystarczy dla mojej... Na początek, burze temporalne. Co 30-40 dni siła zwiększona o 5 za każdym razem. No dobra, nie wiem, o co chodzi. A, to są te burze temporalne. No właśnie, bo tu jest coś takiego jak stabilność temporalna. To jeszcze też nie wiem, o co chodzi. Może sobie po prostu nie będę włączał. Nie wiem, a, albo włączmy, zobaczymy, o co chodzi. Dowiemy się przy okazji. Bo nie wiem, nie rozumiem do końca z tą temporalnością, o co biega. Ale to, o, jak możecie, to mi tak delikatnie... Nie mówiąc wszystkiego, ale ogólnie tłumacząc, co mniej więcej to się dzieje. No i tu na podziemną uprawę, tu powiedzmy, że sobie zrobię tak. Bo tu byśmy mieli, że światło w podziemiu można uprawiać. No, w jakiejś piwnicy oświetlimy i coś. Czyli rozumiem, że to jest możliwość sztucznego oświetlenia. Jakaś technologia będzie. To jakieś korzystanie z zajęcia nie dotyczy jednoosobowych, to nas nie obchodzi. Ja wezmę sobie mapę świata i nakładkę współrzędnych, cokolwiek by to było. Można to wyłączyć, tak? Za pomocą V sobie przełączyć. No dobra, wydaje mi się, że to by było na tyle. Zerknijmy jeszcze, czy wszystko zrobiłem. Jakiś milion bloków, nie wiem, o co chodzi. Zablokowane 50 tysięcy bloków, jakiś równik. Ten umiarkowany, no właśnie mnie korci. Kurczę, żeby jednak zmienić na ciepły. Dobra, zmienię na ciepły, żeby łatwiej mi było przeżyć. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A może od razu? Nie, weźmy sobie umiarkowany. Dobra, jest po środku. Weźmy sobie umiarkowany. Jak nam tyłek zmrozi,
i przymarznę gdzieś, no to przynajmniej będzie ciekawe doświadczenie dla mnie, tak? Dobra, aktywne topnienie, to te nieaktywne zimy to i tak jest, rozumiem, taki handicap i kolejny, globalna, normalna, 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 kamień, drzewo oraz cegły, zachowaj zawartość, to też sobie ułatwiłem troszkę, 10 dni to już w ogóle ułatwione, agresywne, słabe, też ułatwienie, no dobra, wskaźnik przy czasie żywności, nie, no dobra, zróbmy 100%, to nie przesadzajmy. 5 dni sadzonka, to chyba też jest wypasione, trwałość narzędzia zmieniłem do 100, tu też sobie troszkę porobiłem, dobra, zastosuj, bo za dużo tego. I co? Czyli to styl gry standardowy, Explora, nic z tego nie rozumiem. Co tu się podziało? Co prawda to pamięta chyba moje ustawienie, jeśli się nie mylę. Aktywne, nieaktywne, normalnie. Normalny kamień, drzewo, zachowaj, 50, 10 dni, agresywne, słabe. Zastosuj. A, i teraz trzeba zrobić ten. Zakładam, że o, tu wszystko można sobie podejrzeć, też na szybko, nie? Tak, keep inventory content, stone and wood, butowanie, cokolwiek, 10 dni, siwa, tak, to okej, okay, dobra, to lecimy, stwórz świat. Powiem wam, że ciężkie. A czemu, to jeszcze widziałem, że się podobno robiło człowieczka, swój wygląd, a czemu mi nie pokazało, jak się robi ten wygląd? Bo widziałem gdzieś, że tam są na screenach, że był jakieś customizowanie sobie postaci. No dobra. Wróć ponownie. No to zobaczmy, jak ta ziemia będzie wyglądać. O, leje deszcz. Dobra, mapa jest. Coś północ, nieważne. Ponad 10 dni zajmowałem się, byś przetrwał pomyślnie 26 dni do pierwszej burzy temporalnej. O, jest jakiś, a jest fryzura, czekaj. Ho. Dobra, może odcień skóry zmieńmy na bardziej normalny. Muszę tak w ogóle trudno nazwać, że on jest normalny. Uśmiech, niech będzie, kolor oczu sobie machniemy. Bielizna, spodnie, dwuczęściowa, tryka, nie, dobra, niech sobie będą spodnie. Pokaż ubranie, o. Ło, no najlepiej nie wyglądamy, no ale w końcu jesteśmy jakimś do... gościem, który musi tu przetrwać. Krótkie sprzedzianki? Nie. Będzie łysy? Łysy. Dodatkowa fryzura. Brak. Nie wiem, o co tu chodzi, ale dobra. Kolor wąs. Ekscentryk. Sierżant? Nie, dać jakiś taki zmiana pokaźny. Tak jakby był nieogolony. O, pokaźny mors. Dobra, niech będzie. Broda. Pełne zasieki. Obficie kosmaty. No i teraz wyglądamy jak prawdziwy survivalowiec taki gdzieś. Chociaż ten wąs jeszcze taki, bo to schludny. Pokaźny ma być, nie schludny. O. Dobra. Czy jeszcze jest jakaś słomiana miotła? Taka trochę śmiesznie wygląda, nie? Dobra, ten pokaźny mors. O, będzie dobrze się pasował. Nawet nie widać, że się uśmiechamy. No, to w sumie dobrze. Może weźmy... powaga. Nie, no dobra. Niech będzie sobie uśmiech. Nie ma znaczenia chyba. Klasa. Pospólstwo. A co to daje? Nie mają określonych umiejętności, mocnych stron, ale nie mają też słabości. A, czyli tu można... można wybrać typ sobie człowieczka, którym jesteśmy. Ale to jest... minus 15 obrażeń broni, minus 15 mniej wydobytych ród. Czyli mamy dużo rzeczy zbonusowanych, ale całkiem ładnie chłopak wygląda. Oprócz... kopania i walki takiej zwykłej, ale możemy łuki już robić, no proszę. 10% co widzicie, no to jest coś, jest jakiś plus. Jak będę wiedział, że jak się gra, to może bym się zdecydował wtedy pobawić, nie? Złoczyńca, proszę, chucherko. Nerwowość, dobra, wiecie co, chyba czas leci tak w ogóle. Dobra, ja wybieram, czekajcie, co tu było jeszcze? Zegarmistrz, dobra, to tak naprawdę na razie i tak żołnierz. Wybieramy takiego misia, żeby nic nie robił. Dobra, nasz przewodnik startowy w trybie przetrwania na wiki. Nie.
Podręcznik. Przewodnik. Przewodnik na start. No dobra. Pierwsze narzędzia. Znajdź krzemień lub inne twarde kamienie. Można je zazwyczaj znaleźć leżące na ziemi. Umie się na ziemi, by rozpocząć proces łupania. Dobra. Szukamy... H. Tak. Aha, to już potem wyszukuję. Dobra. V. A, pokazuje, gdzie jesteśmy. Ale leje deszcz. Jak można sprawdzić siebie? C? Jesteśmy przemoknięci. Temperatura ciała. Czyżbyśmy mieli temperaturę? Sytość spada. Punkty zdrowia. Szybkość ruchu. Wszystko jest ok. Temperatura na 6 stopni. Czyli marzniemy. Dobra. Jesteśmy przemoznięty, jest zimno i deszcz leje. No, średni pomysł. Co to jest? Kamienie bazaltowe. Czy bazalt można łupać? Widzę, że tutaj jest jakiś łup. Zaraz zobaczymy, jak się to łupi. Z kontrolem. Chyba się nie łupię, bo nie mam takiej możliwości. Dobra. To połóż tylko na ziemi było, nie? Z kontrolem. Tak. Czyli... Aha, ale to trzeba mieć drugi, żeby łupać. Czekajcie. To może się łupią. Kawał rudy cynku. Mam to podnosić? Wiecie co? Ja sobie na razie tą rudę cynku zostawię, bo i tak z metalem pewnie nic nie zrobię. Na razie, ale sobie... Co to jest? Obsydian, rany, bazalt. Czemu nie mogę podnieść? A, musi być puste. Rany. No dobra, i teraz tak, jeden kładę na ziemi, a drugim... Łup! Mogę! Ostrze noża z bazaltu, dobra. Mam to wszystko... O, tak szybko odpadło? Czyli mogę tylko te skrajne wydłubać. Dobra. Okej. Mogę te skrajne tylko wydłubywać i wtedy reszta po prostu się odpada. Zaraz zobaczymy, czy mam rację. Tak. I co my mamy? Tutaj? Ostrze noża z bazaltu. No dobra. Kamienie obsydianowe. Czy ja obsydian mogę też przerobić na coś, moi drodzy? Teraz zobaczymy. I łupiemy. Nie, obsydian się nie chce łupać. A odwrotnie, dobra. Ten mogę połupać obsydianem? Nie, też nie mogę. No to dziwne. Wydawało mi się, że obsydian jest zawsze dość twardy, nie? Ale ewidentnie nie. Dobra, szukamy jakiegoś bazaltu. Jest bazalt. Dobra, bym z jakąś siekierę może zrobił. Czyli to kładziemy i mucimy. Co tu jest? Łopata, włócznia, motyka, topór. O, robimy topór. To jest dobre, bo na pewno trzeba będzie jakieś drzewa ścinać. Ja nie wiem, czy tak w ogóle... Tak a propos, czy ja tu jestem bezpieczny? Tak sobie tutaj łupię i w ogóle. Aha, to już mogę łupać dalej. No dobra, to co ja mogę tu jeszcze połupać? Motykę na razie nie, łopata, włócznia. O, myślę, że włócznia może się przydać. Ale to podoba mi się sposób, że trzeba trzeba tu faktycznie wszystko wydłubać. Dobra, ale sama włócznia mi nic nie da. Co to jest? Liście brzozy. Mogę to rozwalić? Tym nożykiem niby? Coś dostaję? To takie... Widzę, że tak jakby trochę minecraftowo to było. Tak, liście brzozy zostały same w powietrzu. Nic mi nich nie przeszło. A nie, jest! Czekajcie, mam jakiś patyk. Dobra, jak tu się coś robi, cokolwiek? A to już zielone, to zakładam, że to jest... szybkość ruchu. Nie wiem, co to jest 100%, ale... dobra, jak się teraz tutaj cokolwiek robi? To było H. Mechanika, wytwarzanie, łupanie. Krzemień lub twarde kamienie, na przykład granit, dobra. Okej.
Pozyskane po zniszczeniu. Kamień granitowy. O, można robić różne rzeczy. Bloki, przedmioty. O, właśnie. Ten. Nóż. Nóż, to jest po polsku nóż, jest. Nóż, jak się robi nóż? Granitowy, krzemienny. Patyk. I ostrze noże granice. Jak się robi w ogóle wytwarzanie? Przewodniki. Jak jest wytwarzanie? Ludzie, jak to się robi? Ja w Minecrafta nie grałem. O, wybaczcie. No i właśnie to jest to. Może powinienem zagrać chociaż chwilę, żeby mieć chociaż pojęcie. Znać krzemień, proces łupania. Najprostszy koszyk. Wytwarzanie, dobra. Będę szukał w ustawieniach, w sterowaniu, znajdźmy sobie jakieś wytwarzanie. Otwórz plecak, jest E. Dobra. Moi drodzy, nie będzie tak źle. O, dobra, jak to było? Tu i ostrze noża. I mamy nóż bazaltowy. Dobra, jak mam go wytworzyć? Tu? A, i on mi wskakuje po prostu zamiast tego. Dobra, to mam nóż teraz w ręku i nie zawaham się go użyć. Nóż bazaltowy. A tam mogę ściąć? Wow, coś to leci. Co to jest? Co my złapaliśmy? Sucha trawa. Dobra. Pewnie też do czegoś się przyda, ale teraz bym więcej patyków szukał. To są krzaki jakieś? Co to jest w ogóle? Czy w ogóle znajdę jakieś? Jest coś. A to? Jest trzcina. Też tu można zebrać? Też. Dobra. Mamy trochę patyków. Cały jeden, jeszcze trochę mało. Powiem wam, że strasznie szybko się ten nóż zużywa. Więc tych patyków trzeba będzie mieć. Mogę wejść do wody? To chyba nie jest najlepszy pomysł. Chociaż i tak jestem cały przemoknięty z drugiej strony, to ma znaczenie, gdzie ja to mogę znaleźć. Dobra, pozbieram tej trzciny też. Bo tu chyba, jeśli się nie mylę, coś będzie z trzciny. Na chałupkę może się na dach przyda, nie? Ale powolniej się w wodzie chodzi. Kurczę, fajnie to jest zrobione. Normalnie dwa razy wolniej, tak jakby na suchym lądzie. Samochodzenie. Zaraz mi się skończy nóż i będzie trzeba zrobić drugi. Czy ja mam jakiś ekwipunek w ogóle? A, nie mam żadnego. Czyli trzeba wszystko sobie ogarnąć. No, wiecie, no, to w sumie survival, tak? To, że ja się nie umiem tutaj jeszcze odnaleźć, to jest inna bajka, ale to tak jak w życiu. Jakby nas gdzieś rzuciło w takie miejsce, to się trzeba ogarnąć, nie? No jak nie, to będzie game over. No i co prawda, tu mogę sobie od nowa wszystko zacząć, a w normalnym życiu raczej by było słabo. Dobra, ale ja potrzebuję trochę gałęzi. A w ogóle to by było nawet bardzo fajne miejsce startowe, powiem wam. Tak, na, nie wiem, nie znam się. Ale tak, mamy drzew dookoła dużo, nie wiem, zakładam, że drzewa będą istotne. Mamy wodę, może nie jest jej dużo, ale do picia w zupełności wystarczy. To jakieś rudy obok leżały, są tu też być może inne też. Nie wiem, kiedy te rudy mi się przydadzą, ale o, coś, jakiś dziwny krzaczek, zaraz badamy, co to jest. Czy ja będę, o, jest i patyk, a to jest prawny zbierz. Krzew żurawiny dojrzały. Mamy żarcie? A gdzie jest? Co to jest? Orzypałki? Jak to nazwali? To się tak nazywa? Nawet nie wiedziałem. Korzeń orzypałki, zasadź. Okej. I co? Miałem korzeń orzypałki jak zasiać? Z kontrolem. A niech se rośnie, dobra. Ale tu były... Kurczę, żurawinka. No i co z tą żurawinką? Halo? Krzew żurawiny pusty. A i teraz to jak to się je? Prawy. No, powiem tak. Szału nie ma, ale przynajmniej z głodu nie umrzemy, nie? Dobra, ja tych gałęzi szukam. Widzę, że tak mnie tak hop-siup. O, jest jakaś gałązka. Dobra, jak to się chałupę robi? Bo w Minecraftie to się dziurę robiło w ścianie, nie? O, najprostsza taka chałupa. I jakąś
Jak mam to wydłubać? Wow. To się osypało chyba. A, to osypywanie było. Dobra, coś tutaj zbieram. Nie wiem co, ale coś zbieram. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, że ja to tak zbieram. Czekajcie, mam 6. A, ale... Wymaga narzędzia drugiego poziomu, żeby zniszczyć. A, no to zapomnij. Czyli to sobie nic nie wybuduje. Ale może wyżej. Gleba o niskiej żywności. A, to się... Ja pierdzielę, to się sypie wszystko z góry. Uuu, to trzeba uważać. Dobra, to nic z tego nie zrobimy, czyli się nie da. Dobra, moi drodzy, my tu mamy... Ale się zarywa! Żart! Jakiś kiepski! Kurde! Skąd ja mam wiedzieć, że tu pod spodem nic nie ma jak chodzę? No dobra. Trzeba uważać. Ej, teraz tak, moi drodzy, co to jest to po środku? 100%, nie wiem co to jest, ale 100% pokazuje. Dziennik wyszkodzeń, dziennik informacji, dobra, potem. Najpierw chciałbym zrobić w ogóle jeszcze tak, włócznie. Zakładam, że robi się tak samo jak ta włócznia bazaltowa. To toporek, bo myślę, że bez tego to by było słabo. No i chyba kolejny nóż, bo widzę, że tamten już nam się właśnie skończył. Tak co nieco. I nie wiem, czy nie zrobię sobie jeszcze kolejnego noża. A, nie tak. To się robiło. Control. Mogę to łupać? A nie, za słaby kamień. No dobra, ale to bazaltowych już mieliśmy dwa, teoretycznie. Jest jeden, a gdzie jest drugi? Gdzie zgubiłem? Wyrzuciłem? Dobra, poszukamy. To jest obsydian, to jest bazalcik. To łup. Od razu dwa noże. Chyba mamy miejsce, tak, bo jak się to wyłupie, to ewidentnie... One się stakują chyba, jak są połupowane. Jak się dopiero przerobi je na nóż, to przestają się stakować, tak mi się wydaje. Dosyć ciekawe, trzeba wszystko wytworzyć ręcznie. A, niestety nie ma, tak? Dobra, to ten obsydian idzie... O, fajnie. No i niech se leci. Dobra, my se zbieramy, a jednak się nie stakuje. Dobra. Myk. Nie ty. Tu i tu. Dobra, nie wiem czy... O, patyki wyrzuciłem. Tą ziemię... Ja bym na razie, wiecie co... Jakby ją też wyrzucić. I nie można jej wyrzucić? A. Co to jest to? Gleba o średniej żywności, nie? Żywności. Żywności. Dobra, patyki dla mnie są ważniejsze. Dobra, ten obsydian na razie chyba też bym wyrzucił. Niech sobie leży tu. Dobra, my musimy... O, właśnie. Co zrobić, żeby ognisko, ale ognisko w taką pogodę? Jak tu się robi ścianę? To będzie fajnie. Poczekajcie, może w przewodniku coś będzie, bo tam... Przewodnik na start. Powiększenie koszyk, 10 oszypałek. Dobra, jak się robi koszyk? 2, 2, 2, 2, 2. O, właśnie. Będziemy mieli jakiś ekwipunek w końcu. A jak to się rozdziela? Prawym? A, prawym to na pół to dzieli. Mamy koszyk. Tutaj można wrzucić, tak? Tak. No chyba już więcej nie, niestety nie damy rady, bo nie mamy tych oszypałek. No dobra, ale ogólnie mamy koszyk, czyli można glebę o średniej jakości wylot. Trawę sobie też tutaj wrzucę. I patyki też niech tu będą. Dobra, musimy orzypałki. Dobra, ale orzypałki orzypałkami, ale dalej. Ha. Co jest dalej? Link do koszyka, gotować posiłki, szukanie jedzenia, jagody dzikich krzaków, ogień, światło. Zebrać trawę. 4, dodaj 4 kawałki drewna opałowego, a trzeba ściąć siekierką. O kurde. Schronienie. Glina ze słomą. Co jest potrzebne? No i co? Biorę glina ze... Nie.
Glina ze słomą. Może tak mam poszukać. Glina ze... Dobra, to wezmę wszystko. Glina ze słomą. O kurde, raz, dwa, trzy, cztery, pięć potrzebne jest słomy i cztery ziemi. No to poczekajcie. Coś tu mamy. Słomy mamy dwie, dobra, ale to nie jest problem. Myślę, że to jest akurat najmniejszy problem. Zróbmy sobie jakieś ściany najprostsze. Dobra, żeby chociaż to było. Nie wiem ile tego będzie potrzeba, ale dużo. Bo jak tam widziałem, żeby jedno zrobić trzeba aż 5 słomy. Tu się nie ma co bawić, tylko trzeba słomę ciąć. Ciekawe czy to dorasta w ogóle. Jak my tak to wszystko wytniemy dookoła. Zobaczmy ile mamy, bo zaraz nam się skończy miejsce na wszystko. Nie wiem ile to, po ile miejsce, jak zawsze się pod tabulatorem mylę, 30, dobra. Myślę, że sobie jakoś poradzimy. I gleba o niskiej żyzności to jest to. 10 nam się tworzy takich bloków, ale to mało. 10 to mało. Jakbyśmy tu rozdali więcej. 4. Dobra, na razie tyle wystarczy. Czy ja mogę dowolnym... A, mogę mieszać te gleby. No i bardzo fajnie. 20. I nawet się stakują. Hop. 30. I też się stakuje. Dobra, myślę, że na razie to wystarczy, więc sobie to weźmiemy. Jak to się buduje? Jakbyśmy tu jakieś pierwsze... Czekajcie, wytnę jeszcze tylko to, bo mnie trochę denerwuje. Yeah! Pierwszy kawałek. Ten obsydian też bym chętnie podniósł, ale na razie nie mam wolnego miejsca, bo bym gdzieś tu wybudował jakiś prosty domek. To się robi lewym? Nie, prawym. 3 w środku, raz, dwa, trzy. Dobra, o, co to jest? To jest jakieś inne, no, zrobimy tak. Nie wiem, czy... 18. Dobra, to trochę najwyżej dorobimy. Ciekawe jak się dach tu robi. Czy ja będę mógł tak z ziemią go usypać? Nie. Czekajcie, bo ja bym wolał... A, mogę. A, no to dobra. Że mi się skończyły te, a teraz ja mogę to zabrać. Mogę zabrać i nawet mi stoi to co postawiłem. No dobra, wiecie co, jak zabiorę te dwa, to chyba będę miał akurat, no nie, no ale już przed deszczem można ognisko zrobić. Dobra, to wiecie co, szybko jeszcze trochę ziemi nakopiemy. O, motylek. Nie wiem czy tej bym, tej trochę się boję ruszać. Dobra, weźmiemy to. Można chyba nad ręką, nie? Tak, może nie ma... O, łopatę powinien sobie zrobić. Dobra, ale na razie łapą wystarczy. Czekajcie, trochę głodny jestem. Właśnie zauważyłem, że żarcia mamy mało. No ale co, ognisko też jest konieczne, nie? I spanie. Aha, i się zapadło wszystko, super. Blum, blum. Czyli to trzeba uważać, faktycznie gdzie i co się kopie. Dobra, myślę, że mamy wystarczającą ilość, tylko siano. Nie? Chyba nam brakowało sianka. Czy nie? Czy sianka mamy akurat? A brakowało ziemi. Teraz się okaże. No, sianko by było akurat. To ziemi trochę brakowało. Zobaczmy, czy po dwa razy wystarczy. Tych mamy po dwa, byłoby idealnie. 20 bloków zrobimy. Myślę, że... brawo. Myślę, że teraz możemy... Spokojnie. Śmieszna ta ziemianka, ale jest. I tutaj gdzieś, nie? Takie wejście. O. No, proszę bardzo. Bez okien. Maleńkie, ale swoje. Dobra, wracamy z tym. No, nie wiem, czy na razie bym tego właśnie. Tylko gdzie co? Bym to lepiej zrzucił gdzieś dalej, żeby nie.
żeby nie... No właśnie, bo od razu ja łapię. Trochę mnie to wkurza. Dobra, niech to tu na razie leży. I teraz tak, jak się robiło to ognisko? Czekajcie, tam trzeba było drewno chyba porąbać, nie? Przyrodniki na start. Łupanie. Koszyk, wiemy. Trawę, umieść na ziemi trawę i dodaj 4 kawałki drewna opałowego. Drewno trzeba porąbać. Dobra. Nie mam za dużo tego drewna, ale zobaczymy. A, akurat się 4 robią. To pewnie będzie mało. To chodźmy coś tu zarąbać. O, to jest jakieś blisko drzewo. Wystarczy poziom kamienny, no jak nasze narzędzie. Zakładam, że się robi długo, ale nam głodny jestem. Dobra, pozbieramy. O, i patyki są też. Dobra, super. Idziemy sobie stąd z powrotem. Może nas troszeczkę... Jak tam wyglądamy z temperaturą? On to dlatego on tak się trzęsie, zobaczcie. Kurde, zimno mu. Dobra. Koniecznie trzeba porąbać to drewno, zanim padniemy z zimna. Może jednak trzeba było wybrać ten, że tak powiem... I dobra, i teraz to... I to będzie nam potrzebne. I teraz tak, to jak połóż na ziemię, a z kontrolem. Tam w rogu damy. I... 2, 3, 4. Dobra, ale to nie wszystko, bo trzeba to teraz podpalić trzeba. Kurde. Gotować podpałka. 2 patyki i słoma. Mamy patyki w ogóle? Mamy. Dzięki Bogu mamy. I słomę też mamy. I robimy podpałkę. Dobra. Jak to się podpala? Jest! Patrzcie! Otwórz prawym. Tu można coś gotować, ale to szybko się pali! Ej! Ej! To ja tak nie chcę. Jak z temperaturą? 36,5. Lekka wilgota, 36,9. Dobra, chyba się rozgrzewamy. Chyba się rozgrzewamy. To bardzo często obszary deszczu są. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Dobra, moi drodzy, trzeba się trochę ugrzać. I chyba, wydaje mi się, trzeba będzie poszukać żarcia. No, bez żarcia. A jakie to jest spanie? Jak tu można spać? Właśnie, moment. Łóżko. A nie, to są skille. Tu. Nie, w przewodniku. Łóżko z siana. Siano, trawa. O, trochę trawy trzeba. Dobra, idziemy ciąć trawę. Ciemno się robi. Oj, to chyba nie przeżyjemy, moi drodzy. Coś mam takie wrażenie, że nie przeżyjemy, bo nie mamy co jeść. Więc może sobie ustawię na początek tak 50% wolniej, z, że tak powiem, znikanie żarcia. Bo dzięki temu będę mógł przeżyć jeden dzień. A, nie mam już noża. Nóż się skończył. Trwa to dłużej. I to chyba będzie dobry pomysł, nie? Bo przynajmniej w jeden dzień będę... No może nie będzie potrzeba. Za drugim razem będzie już łatwiej. Co to jest? Torf. I co nam to daje? Torf można palić? Sprawdźmy, bo torf chyba można palić. Cegła torfowa. A jak podejrzeć, jaką ma wartość? Czas spalenia 25 sekund, 900 temperatury, a jest, widać, można najechać. To sekundę dłużej i to jest niby ciut lepsze, teoretycznie. Dobra, jesteśmy chyba w dobrym tym, ale mieliśmy robić sobie łóżko. Łóżko się robiło tak, że trzeba było mieć to 3 takie, będzie na 3? Będzie. Ale ja chyba nie mam za bardzo miejsca, żeby te 3 klocki tu ułożyć. Dobra, teraz to, to i to. A tu mi się coś robiło, jak tu to miałem jedno, nie? A, że można przerobić z powrotem na ten. Łóżko z siana, proszę bardzo. Jak to łóżko, gdzie byśmy tu gdzieś położyli? Ciekawe, czy się zjara. Polituje z innym blokiem? O, dobra. Śpi. Łóżko śpi. No dobra, wszystko fajnie. Bardzo fajnie. Dodaj paliwa. Tutaj, no tak. Jest fajnie, ale nie fajnie. Bo jest ciemno.
A to jakie są drzwi? To można zrobić drzwi w ogóle? W tej grze? Żeby nikt nie wlazł? A? Nie grzwi, tylko drzwi. Drewniane. Żelazne, chyba drewniane. Ło, deski. A deski? Piłę trzeba mieć. No to tak. No tak. To nie robimy. Mam nadzieję, że nikt nam nie odgryzie tyłka. Chyba, że. Poczekajcie, mam pomysł. Mam pomysł. Czy to działa? Jak ja bym się zamurował. No dobra, idziemy spać. Mam nadzieję, że się nie uduszę. Nie, nie, śpi. Zobaczcie, ile żarcia. Jestem na skraju śmierci głodowej. Normalnie. Na skraju śmierci głodowej. O, i właśnie stoję w ognisku. Na szczęście się nie zapaliłem. Dobra, wychodzimy. A, nadal zimno. Znaczy ciemno. A która godzina jest? 3:05. Dobra. No nie mogę nic zrobić, ale jestem taki głodny, że muszę wyjść po żarcie. No nie ma opcji. Jest ciemno jak cholera, więc pewnie zaraz padniemy. Ale przynajmniej nic nas nie zjadło w nocy. No to marna pociecha, bo spadniemy z głodu. Ciemno jest tak, że wy nic nie widzicie, ja nic nie widzę. Co chyba trzeba pozwolić się... Pozwolić się, to jest torfik. Fajne miejsce w takim wypadku. Właśnie myślałem, czy zaczynać od nowa, czy pozwolić się tu umrzeć sobie spokojnie i, że tak powiem, odrodzić się na nowo i próbować dalej tu coś robić. Ale wiecie co? Może podpowiedzcie mi, czy właśnie, co lepiej zrobić. Czy dalej ciągnąć to miejsce, czy sobie stworzyć coś nowego, nową grę. Jest strasznie tu też leje. Ale za to drzew tu dużo. I może lepiej w cieplejszym klimacie na dzień dobry zacząć, nie? No, coś słyszałem. A nie, to ja z głodu stękam. O kurde, no dobra. Będzie powolna, agonalna śmierć. Czekajcie, to jakieś zwierzę jest. Ale najgorsze jest to, że to ucieka przede mną. Halo, zwierzę. Nie uciekaj. O, czekajcie. O, już nawet nie widzę, gdzie ono jest. Mogę zabrać? Ło! To do naszej chałupki wleciało. O, zgasło ognisko. A ten też leje. Przynajmniej dzień wstaje, co prawda pociechy niewiele daje, bo głód nam w oczy zagląda, nie tylko w oczy. Ale wydaje mi się, że to chyba... chyba sobie zmienię jednak. O. No chyba mi nie poszło. Czyli to trzeba dużo wyżej rzucać, okej. Czyli tu fizyka jest normalnie taka, wiecie, porządna. Bo byśmy mieli zająca. Ale zając... O, zając wpadł gdzieś. A nie, uciekł. Nie, za szybki jest. Ja też mogę biegać. Chodź tu, zajec. Ja cię zaraz dopadnę, ty zając, ty... Nie, kurde, trzeba jeszcze mieć trafić, nie? Dobra, lecimy. Może... O kurde, go spłoszyłem. Niepotrzebny, trzeba tak delikatnie podejść. O, teraz to sobie siedzi. Ale skubany ma wygar. Co to jest? A, barany. Barany, co to jest? A to chyba jakieś owce, barany. A właśnie, może takie barana byśmy zabaranili sobie. Czekajcie, ja to zbieram w ogóle. Nie mogę podnieść, czemu? Kurde. Czek. Myślałem, że wystarczy przejść po tym. A to jednak takie to trzeba podnieść. A. No dobra, baran jest fajny, ale podejrzewam, że to nie będzie szybko. Nie dam rady go tą jedną włócznią załatwić. Zresztą już tak jestem prawie trup.
Ale poczekajcie, chociaż zobaczymy, ile mięska byśmy dostali. Boję się, że one mnie zaatakują wtedy, jak to tak jest, nie? Że jak ja je atakuję. Czekajcie, znajdę sobie jednak coś bardziej samotnego. Bo to nawet... Jaki cień jest śmieszny, patrzcie, widać jak jesteśmy. Ho, ho, ho! No jakiś taki... Czemu to ciągle deszcz pada? No przecież, kurde, to jakaś kraina, tam jest słońce, idziemy w stronę słońca. Jakiś, o, muflony. Nie muflony. Aha, czyli to jest rodzina. Mały, tata i mama, zakładam. Że to tak jakoś, i co? Dobra, i nie utrzymamy się przy życiu za długo. Powiem wam, że ciężko, bo to nie widzę niczego do jedzenia. Jak nic człowiek nie upoluje, to będzie lipka. I to taka porządna lipka, nie? Ani... O, to jest wujek muflon. Będziesz mnie budł? Chyba nie, dopóki nic nie zacznę robić, to... Tutaj na rogi też mnie nie wezmą. Tu widzę tylko te owieczki, nie? Tam muflonki, jak kto zwał, tak zwał. Szkoda, czy można tu w ogóle ryby łowić? Byłoby fajnie, ale w ogóle tu nic nie ma, żadnego żarcia. To nie był chyba dobry start, a może i był dobry, tylko ja pokipiłem sprawę. Aczkolwiek nie wiem, no tam była tylko dwie żurawiny. Może cztery, jakbym tych dwóch gdzieś nie stracił, nie wiem gdzie, to jakieś góry. Jak chcę z tego deszczu wyjść. Ja powiem wam, tak powoli to... Nie no, nie wyjdę. To po prostu jedna wielka chmura deszczowa. Uuu. Słyszę gdzieś wilczka. Bo tu wilki są. Bo tu wilki są. Powiem wam, że... No jest to... Ma w sobie coś ta gra. Nie jest... A, no już są. Ło, to cała ta! Widzieliście, cała watacha ich była. Ło, trzy wilki były. Jak nic. Odrodzenie i wyjście. Dobra, moi drodzy, stajesz przekąską dla wilka. Dobra, to będzie krótki filmik. Może tak najlepiej zrobimy, więc nie będę się odradzał. Znaczy, może odrodzę się jakkolwiek, bo to i tak nam nic nie przeszkadza. Obok chałupki żeśmy się idealnie odrodzili i do połowy życia mamy, znaczy z żarcia, głodu, co ja gadam, głodu do połowy mamy. I wszystkie rzeczy oprócz włóczni, która tam została. No ale ogólnie dajcie po prostu znać. Ja sobie zasejwuję to chyba, to można zapuść i opuść świat, dobra. I tak zrobimy. I dajcie znać, czy mam to dalej kontynuować, jakieś podstawowe rady. Czy lepiej gdzieś się przenieść, czy może zacząć od nowa, ale w troszeczkę łaskawszym świecie. Bo powiem wam, że jest to nawet... zabawne, szczególnie jak się nie ma zielonego pojęcia, co się robi, to jest nawet bardzo zabawne. Gdy w środku nie ma wroga, wrogowie na zewnątrz nie mogą cię skrzywdzić. A, czyli jak się zamurowałem, to było to dobre. Tylko nie wiem, czy nie udusiłbym się tam, bo tam ogień się palił. Nie wiem, czy aż tak bardzo jest tutaj zrobiona ta fizyka i realność, że jak się byśmy zamknęli w pomieszczeniu, gdzie się ogień pali, to raczej szybko tlen by się skończył i pewnie byłoby krótko. No dobra, jesteśmy tu jako niedzielni. Także dajcie znać, moi drodzy, co w ogóle o tym myślicie, o tej grze, bo wydaje mi się, że ma jakiś potencjał przynajmniej na kilka odcinków. Nie wiem, jaka tam fabuła w tym jest, pewnie jakiejś większej nie ma, ale samo bieganie i takie po tym terenie takim śmiesznym, minecraftowym, ma swój urok. Muszę się przyznać, że naprawdę ma swój urok. Dobra, moi drodzy, to co, jakieś takie podstawowe może podpowiedzi na dzień dobry. Żeby było troszkę łatwiej, chociaż już na pewno gdybyśmy zaczynali, to będzie mi prościej, bo już wiem, o co chodzi. Ale szukałbym chyba jednak miejsca, gdzie by było trochę więcej jedzenia na dzień dobry, żebym tak od razu nie musiał głodować. Być może zrobiłbym sobie też, żeby ten głód mi troszeczkę wolniej spadał, czyli o 50% zmniejszyć faktycznie ten stopień wygłodzenia.
Ale zobaczymy. Dajcie znać w ogóle, czy chcecie coś takiego na kanale, czy nie. Dobra, to na razie, moi drodzy. Trzymajcie się. Hej, hej.